Hej, hej! Zapraszamy na nasz nowy challenge! Czeka na ciebie mnóstwo smakołyków, fajnych bohaterów i niesamowitych przygód! No to zaczynamy! Wow, jakie wspaniałe ciasto! Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę je dekorować! Ojej, a oto czym będziemy ozdabiać nasze torty? To KitKat! Oreo i Skittlesy! Zdecydowanie jestem największym szczęściarzem! Czas zabrać się do pracy, zaczynam! Najpierw wysypiemy wszystkie smakołyki. Będę potrzebował popyt. A teraz czekolada. Jest taka dobra! Wyciskamy czekoladę na popyt. Świetnie! Teraz mam swój własny czekoladowy popyt. Widzieliście to? A teraz mogę udekorować mój tort czekoladowymi popytami. No i to wszystko. Wow, jaki fajny pomysł miałeś, Ted. Dzięki, dzięki. Wiem, jestem super fajny. Dobra, teraz moja kolej. Uwielbiam Oreo. Jak pysznie pachnie. Dobra, teraz ostrożnie obłożę ciastkami mój tort. Ekstra, jest nawet lepiej niż sobie wyobrażałam. No to teraz ja. Połóżmy mój KitKat w ten sposób. I jeszcze, i jeszcze. A, kilka chyba zjem. Super, mam tort KitKat. Ale chyba czegoś brakuje. No, tak jest lepiej. Wow, bardzo fajnie, Austin. Nasze torty są gotowe. Ocencie. Bardzo kreatywnie, Ted, wspaniale. Proste, ale gustowne, Kate. Austin, nieźle, dobra robota. Mogę zacząć jeść? Pewnie, śmiało. Pyszny. O tak, to jest takie dobre. A ja wezmę od razu większy kawałek. Jest tak duży, że nie mieści mi się w buzi. Okej, jak się dobrać do mojego tortu? Spróbuję go po prostu ugryźć. Super, to jest naprawdę dobre. Ted, jesteś taki śmieszny. Zobaczmy, co ma Quentin. O nie, ja mam kaktusa. Quentin też. I co ja mam z tym zrobić, a? Na pewno jest kłujący. Dobra, sprawdźmy. Aj, naprawdę jest kłujący. Quentin, co za ofiara z ciebie? Jak to boli? Ale to oznacza jedno. Mój kaktus jest jadalny. O tak. Wow, kolce rozpuszczają się na moich palcach. Pyszności. Monika, mogę się poczęstować? Nie waż się, masz swojego własnego kaktusa, więc go jedz. Ale jak ja mam go zjeść? Auć, przecież jest kolący. O, mam pomysł. Będę czegoś potrzebował. Świetnie. Zrobiłem dziurę w kaktusie. Wpadł na całkiem niezły pomysł. A teraz słomka i parasolka. Koktajl gotowy. Zróbmy degustację. Nie smakuje zbyt dobrze. Trzymaj się, Quentin. Świetnie sobie radzisz. Dobra. Dam radę to zrobić. O nie. Niedobrze mi. O, chyba wypiłem całego kaktusa. To nie było łatwe. No dobra, a ja chyba zabiorę się za mojego słodkiego kaktusika. Jest pyszny. Nigdy nie jadłam tak dobrego kaktusa. Rewelacja. Te igiełki są niesamowite. Uwielbiam to. Oj, co my tu jeszcze mamy?
jadalna ziemia. Bardzo dobra. Ziemia pod moim kaktusem na pewno nie jest jadalna. Ale wiem, jak dać nauczkę łapczywej Monice. Jakie to jest pyszne. Zjem jeszcze trochę czekoladowych okruszków. Ech, co się stało ze smakiem? To obrzydliwe, ble! Quentin, to twoja sprawka? Przyznaj się. Nie wiem, o czym mówisz. Ciekawe, czym tym razem będziemy ozdabiać torty. Wow, ja mam Milkę. Super. Yeah! A ja mam M&M'sy. Też mi się podoba. O nie, i dlaczego ja mam takiego pecha? Śmierdzący ser. Zaczyna mnie mdlić. A, ktoś tu wyraźnie nie ma szczęścia, co Ted? Dobra, zabiorę się za dekorowanie mojego tortu. Uwielbiam Milkę. Okej. Delikatnie układam ją na torcie. Skończone, idealnie. Spójrz, Kate. Wow, to jest naprawdę fajne ciasto, Austin. A teraz będę potrzebował żelazka. Właśnie żelazka. Nadszedł czas, aby tą czekoladę nieco podgrzać. Świetnie, Milka całkowicie się roztopiła. A teraz mam idealny sos czekoladowy. Gotowe. To zdecydowanie najlepszy tort na świecie, prawda, Kate? Austin, jaki z ciebie chwali pięta? Zajmę się lepiej moim ciastem. Zaczynam. Ekstra. Jaki wspaniały, kolorowy tort mi wychodzi. O tak. Jest po prostu idealny. Teraz dodamy też cukierki na boki. Tutaj i tutaj. I jeszcze tutaj. Rewelacja. No i jak ci się podoba moje ciasto? Och, co to za paskudny zapach. Ścieram ser na tarce i wcale nic nie czuję. Całkiem fajnie wygląda. Prawie jak wiórki kokosowe. Dodam te dwa duże kawałki dla ozdoby. Ostatni akcent. No i jak wam się podoba mój tort? Całkiem fajnie, Ted, super. Sos, okropny smród, po prostu koszmarny. Aż straciłem apetyt. Czas ocenić nasze ciasta. Ted, brawo, że udekorowałeś swój tort tym serem. Kate, jakie kolorowe ciasto. No nieźle, Austin. Czas spróbować mój tort. Super. A ja będę jeść używając łyżki. Jak to pięknie wygląda. Jest takie dobre. Od czego by tu zacząć? Na początek weźmy mały kawałek. Och, jak to paskudnie pachnie. O nie, zaraz zwymiotuję. Ble. Oj, chyba Ted nie mógł znieść niesamowitego smaku swojego tortu. Które ciasto najbardziej ci się spodobało? Napisz w komentarzach. I nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby nie przegapić nowych, fajnych i smacznych challenge'y.